Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Z Hawany pozdrawiają ojciec Marek Kreczkiewicz. Ojciec Benedykt Cisoń. Tym razem jesteśmy już przed katedrą Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a nawet w samym wnętrzu, do której to ojciec święty Franciszek przybywa, by tutaj przewodniczyć nieszporom. Na te nieszpory zgromadziło się duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele stowarzyszeń i ruchów religijnych. Ojciec święty tym nieszporom będzie przewodniczyć. Tutaj również skieruje swoje krótkie słowa. To w kościele, natomiast na ulicach wokół katedry i na placu broni, tak się nazywa ten plac, mnóstwo młodych ludzi, którzy czekali tutaj na Ojca Świętego. Widzieliśmy, że kilka dziewczynek podeszło do Ojca Świętego z kwiatami, a też mamy też i Kubankę, młodą dziewczynę, która gra na skrzypcach i też śpiewem wita Ojca Świętego tutaj w bramach katedry. To spotkanie w katedrze Ojca Świętego jest spotkaniem tuż po spotkaniu w Pałacu Rewolucji z prezydentem Raulem Castro. Na zakończenie tego spotkania wymiana upominków. Ojciec Święty otrzymał mozaikę Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre, przepięknie wykonaną. Widzieliśmy, że prezydentowi Kuby bardzo się spodobała. Ojciec Święty wręczył prezydentowi Kuby. Natomiast prezydent Raul Castro wręczył papieżowi ogromny krzyż. Jak widzieliśmy, wykonany, jeszcze potwierdzimy to, ale prawdopodobnie z wioseł, prawdopodobnie tych Kubańczyków, którzy starali się przepłynąć do pobliskiego Miami. Znak też Chrystusa, który cierpi właśnie w tych najbardziej najsłabszych, wykluczonych ze społeczeństwa, szukających sprawiedliwości. Na zakończenie tego spotkania mogliśmy zobaczyć bardzo radosnego, pełnego entuzjazmu prezydenta Raula Castro, który przedstawiał, prezentował oczywiście przed Pałacem Rewolucji. Na chwileczkę tylko pokazali się obydwaj dostojni goście, nade wszystko myślę tutaj o Ojcu Świętym Franciszku, jak również o gospodarzu, czyli prezydencie Raulu. Prezydent tłumaczył, co jest na lewo, co jest na prawo. No ten gest był gestem z jednej strony, można powiedzieć, tłumaczącego prezydenta, a z drugiej bardzo charakterystyczny gest przywódcy, którym to gestem niejednokrotnie Fidel Castro pozdrawiał zgromadzonych na tym placu no, swoich poddanych, do których wygłaszał godzinowe przemówienia. W tej chwili do Ojca Świętego podbiegła skrzypaczka, aby przytuliła się wprost do Ojca Świętego i z pewnością jak zwykle otrzyma błogosławieństwo i różaniec święty. Matka Boża Niepokalanego Poczęcia jest patronką stolicy kubańskiej. Sam kościół był budowany już w początkach XVIII wieku przez jezuitów. Miał być to kościół przylegający do kolegium, do szkoły, którą tutaj właśnie mieli jezuici w tym czasie. Jednakże w połowie XVIII wieku, w 1767, zostali z Kuby wypędzeni przez króla hiszpańskiego i z biegiem czasu kościół ten został przemieniony na katedrę. Gromadzi tutaj przepiękne obrazy, gromadzi w tym momencie przepiękne, możemy zobaczyć przepiękne też jej dzieła. Zatrzymaliśmy się, ojcze Marku, we dwóch, ponieważ rodzi się pytanie, gdzie tak naprawdę zatrzymał się Ojciec Święty? Najprawdopodobniej w kościele jezuitów. Dlatego zastanawiało nas od samego początku, dlaczego ławki w tym kościele są puste.
gdzie podzieli się księża, siostry zakonne, bracia zakonni, jak również ci, którzy mieli przeżywać i tutaj uczestniczyć w nieszporach. Jesteśmy w tej chwili w dzielnicy, o której mówiliśmy wcześniej, właśnie pełnej, przepełnionej, jeśli chodzi o mieszkańców przyjeżdżających z różnych stron Kuby, aby tutaj właśnie szukać lepszego życia, lepszego miejsca. O tym, że papież mógł przejechać tą ulicą, że mógł się zatrzymać przy kościele, przy sanktuarium serca Pana Jezusa, była mowa, oczekiwano właśnie na tę chwilę zatrzymania się, ponieważ Ojciec Święty ma ten zwyczaj, żeby na chwilę przynajmniej zawitać do wspólnoty jezuickiej. I w tymże kościele od kilku już dni wystawiono specjalne plansze, na których ludzie mogli napisać małe pozdrowienie dla papieża, prosić go o modlitwę, czy też jej wstawiennictwo. I rzeczywiście niektóre teksty są wzruszające, ponieważ ludzie modlą się za papieża Franciszka, jednocześnie proszą o to, aby mogli spotkać się z rodzinami, z tymi, którzy opuścili Kubę, wyjechali do innych krajów w poszukiwaniu lepszego życia, aby rzeczywiście Kuba była tą ojczyzną dla wszystkich Kubańczyków, aby wszyscy razem mogli tutaj zamieszkać i razem też budować przyszłość tego kraju. Za chwileczkę zapewne przeniesiemy się już bezpośrednio do Katedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ojciec Marek wspomniał o tym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, o tych tablicach, gdzie wszyscy młodzi czy wszyscy Kubańczycy mogli wypisać swoje pozdrowienia, swoje intencje, prośby skierowane do Ojca Świętego. Należy też zwrócić uwagę, że ta podróż apostolska, pielgrzymka Ojca Świętego do Kuby miała też charakter bardzo gorliwego, duchowego przygotowania, zwłaszcza wszystkich wierzących, i w tych przygotowaniach nikomu nie przeszkadzano. Władze w tym względzie nie przeszkadzały Kościołowi, który chciał przygotować siebie, jak również tych, którzy zechcieli albo przy okazji wizyty papieża spotkali się z Ewangelią, spotkali się z rzeczywistością obecnego tutaj Kościoła. Mogliśmy zobaczyć ten Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w bardzo eleganckim stanie. Natomiast należy podkreślić, że od początku rewolucji, czyli od 1959 roku, dopiero w 2014 roku Kościół tutaj na Kubie otrzymał pozwolenie na budowę nowej świątyni. Jest to wznoszona świątynia pod wezwaniem świętego Jana Pawła II i nie tak dawno drugi kościół będzie budowany jako nowy. Przejeżdżając ulicami Kuby patrzymy i postrzegamy wiele świątyń katolickich, pięknych, dostojnych, monumentalnych. No niestety są one świątyniami zamkniętymi. Widać, że opuszczonymi. Zresztą też można przeczytać, usłyszeć, że władze kubańskie, patrząc jak niszczeje to dziedzictwo kultury, dziedzictwo architektury, nie mając pomysłu na odrestaurowanie, nie mając środków, z wielką radością oddają kościoły jako budynki Kościołowi katolickiemu z nadzieją, że kapłani, biskupi, przedstawiciele i członkowie tutaj Kościoła poprzez swoje koneksje zagraniczne po prostu odrestaurują, przywrócą właściwy blask tym świątyniom. Jesteśmy teraz już na pewno przed właściwą bazyliką katedralną, zapisaną jako dziedzictwo UNESCO. Kościół barokowy, jedyny na świecie o dwóch wieżach, ale niesymetrycznych.
i prawdziwa perełka też baroku kolonialnego tutaj w tym regionie Ameryki Łacińskiej i Wysp Karaibskich. Rzeczywiście robi wrażenie, te mury, te kamienie bardzo charakterystyczne. No i samo też wnętrze, to światło też, które jest bardzo charakterystyczne właśnie dla Kuby czy dla Wysp Karaibskich. Człowiek, kiedy wchodzi do środka, no czuje się rzeczywiście jakby ogarnięty tym światłem czy tą Bożą obecnością, jakby naturalnie zaczyna się modlić właśnie do Jezusa Chrystusa. Z informacji, które posiadamy na temat tej katedry, jest to katedra, która bywa również nazywana katedrą świętego Krzysztofa, któremu także jest poświęcona. Jest to jeden z najstarszych kościołów w Ameryce. Świątynię zaczęto budować w 1748 roku i ukończono w 1777. Zbudowana w stylu barokowym, znajduje się na placu katedralnym, w samym sercu jednej z najstarszych części Starego Miasta Hawany. Jest to prawdopodobnie jedyna na świecie, jak już wspominałem, barokowa świątynia, charakteryzująca się tymi niesymetrycznymi wieżami. Od 1982 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W środkowej nawie katedry znajduje się pomnik pogrzebowy Krzysztofa Kolumba. Dziś mogliśmy też przejeżdżać obok cmentarza największej nekropolii świata. Miejmy nadzieję, że uda nam się ją jeszcze nawiedzić. Nekropolii właśnie Krzysztofa Kolumba. Krzysztofa Kolumba. A sama katedra znajduje się właśnie w tej tak zwanej starej Hawanie, starej części, czy tej pierwotnej Hawanie. I przez długi czas właśnie tutaj była siedziba, zaraz obok katedry, siedziba gubernatorów Królestwa Hiszpańskiego, czy też później reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Zaraz za katedrą znajduje się jeden z uniwersytetów. Jako ciekawostka, myślę, że warto powiedzieć, że ostatni dyktator, Batista, miał ogromne plany dla tej części Hawany. Chciał wyburzyć te charakterystyczne kolonialne właśnie budynki, niektóre pochodzące jeszcze z XVI wieku, ponad 200 pochodzi z XVIII wieku. Przeszliśmy się ulicami, aby zobaczyć właśnie ten klimat i te domki, te kolory. Część w tej chwili obok katedry jest remontowana, ma inny charakter, zwłaszcza ten plac broni obok zaraz katedry. Natomiast dyktator Batista chciał wyburzyć te budynki, aby wybudować tutaj hotele, kasyna i miejsca rozrywki. Tak się nie stało. Później, kiedy Fidel Castro doszedł do władzy, o tej części jak gdyby zapomniał, ponieważ bardziej był zajęty innymi regionami, aby tam właśnie rozwijać się, zwłaszcza wioski czy tereny wiejskie. I przez ten czas wilgoć, tutejszy klimat tropikalny, doprowadziły do tego, że wiele budynków no rzeczywiście jest zniszczonych. Nawet od momentu wpisania starówki na listę UNESCO wiele budynków również się zawaliło. Po prostu państwa nie stać na to, aby odnowić te budynki. Też wiele ulic tej starej Hawany nie cieszy się dobrą sławą. Wiele trafiło też do różnych filmów czy też powieści, jak na przykład Grahama Greena, Nasz człowiek w Hawanie. Oczekujemy na przybycie Ojca Świętego. W progach katedry już delegacja, która chce powitać Ojca Świętego przed katedrą, zgromadzone tłumy wiernych, które towarzyszą Ojcu Świętemu w każdej części jego spotkań tutaj w Hawanie na szlaku przejazdu. Jeszcze może, zanim się rozpoczną nieszpory, dwa słowa o archidiecezji hawańskiej. Liczy ponad prawie 3 miliony mieszkańców. Ma zaledwie 102 parafie. Kapłanów diecezjalnych jest zaledwie 42. Kapłanów zakonnych jest o wiele więcej. Jest 73. Stałych diakonów 24. I też silna obecność wspólnot zakonnych, żeńskich czy męskich, których obecność rzeczywiście jest opatrznościowa dla tejże diecezji, nie tylko dla tej diecezji, ponieważ
praca misjonarzy, misjonarek, w większości pochodzących z zagranicy, no pomaga w życiu, w codziennym życiu i funkcjonowaniu tegoż Kościoła. Wracając do tych powitań, z jednej strony może nas nie dziwić, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że gdziekolwiek pojawia się Ojciec Święty, przeżywając swoją podróż apostolską, tam witają go tłumy wiwatujące, skandujące, wyrażające swoją radość. Natomiast tutaj na Kubie jest to jakiś szczególny obraz i nadzieja na to, że z tego zgromadzenia ludzi wierzących, ludzi, którzy nie boją się, bo prawdziwa wolność ich jest wolnością zakorzenioną w Chrystusie, powstanie nowe społeczeństwo. Społeczeństwo ludzi pełnych nadziei, nadziei zakorzenionej właśnie na Chrystusie, że powstanie społeczeństwo, o którym tak często mówi Ojciec Święty Franciszek. No tutaj nie może o tym powiedzieć, a mianowicie społeczeństwie obywatelskim. Są artykuły szczątkowe informujące o czymś takim jak społeczeństwo obywatelskie na Kubie, ale są to wielkie nadzieje, jest to dmuchanie na bardzo małą iskierkę. Pamiętamy rok 79 w Polsce i podczas komuny żelaznej, twardej, szarej, ciemnej i nieludzkiej, jak ten powiew Ducha Świętego podczas podróży apostolskiej Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II, wzbudził w nas odpowiedzialność za losy kraju, za losy naszej ojczyzny. Solidarność nie była niczym innym, jak właśnie społeczeństwem obywatelskim. Ojciec Święty Jan Paweł II, pytany w 98 roku, czy podobne nadzieje pokłada w tej jego wizycie, powierzył to wszystko oczywiście Panu Bogu. Powoli, bardzo, bardzo powoli widzimy, jak ten ruch społeczny, ruch prowadzący ku wyzwoleniu rozwija się, jak wielkiej troski też Kościoła Ojca Świętego i delikatności potrzeba, by nie doszło do rewolucji, by ten kraj w całej swojej historii, szargany tak wielkimi rewolucjami i tłamszeniem człowieka, by teraz wyszedł ku wolności, ale by to wychodzenie było bez naruszenia, bez przelewu krwi, nazwijmy, chciałbym to nazwać w ten sposób, gdyż wiemy, że Kościół z jednej strony, i to chciałbym w tej chwili powiedzieć, jest tutaj oskarżany wręcz przez opozycję, że poprzez kontakty wcześniej z Fidelem Castro, teraz z Raulem Castro, również pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta była przez taką skrajną opozycję okrzyknięta nadzieją chwilową, że ten wiatr powiał na chwilę i została niewykorzystana. Podobnie będzie teraz. Dlaczego? Że Ojciec Święty nie dyskredytuje Raula Castro, nie strofuje go, nie sprzeciwia się bezpośrednio temu, co czynią tutaj dwaj bracia. Natomiast Kościół posądzany jest o to, że chce zachować tak zwane status quo, czyli że chce rozwijać siebie, nie dbając o obywateli, a dzisiaj musimy spojrzeć i przyglądać się tej podróży apostolskiej Ojca Świętego jako na wielki zamysł działania Bożego, mądrości Kościoła, który jest matką i nauczycielką, by te przemiany dokonywały się w poszanowaniu tego narodu, którego no nie można zgwałcić, by nagle przestał
szanować Fidela i też Raula Castro. To też z tych rozmów z ludźmi tutaj słyszeliśmy, że są zafascynowani wprost i bezpośrednio tym, że komunizm to jest fantastyczna sprawa. Teraz jak powoli trzeba człowieka przekonywać, by zobaczył różnicę, by zobaczył, że może być wolny inaczej niż w tej wolności, nakazanej wolności pod dyktaturą. Ojciec Święty został przyjęty z prawdziwym entuzjazmem przez zebranych tutaj w katedrze. Przyzwyczajeni być może do widoku katedr wypełnionych właśnie osobami zakonnymi, seminarzystami. Tutaj mieliśmy wrażenie, że ta katedra w zasadzie jakby była pusta. Co to oznacza? Po prostu nie ma. Nie ma kapłanów, brakuje osób zakonnych, aby ten kościół jeszcze bardziej mógł służyć miejscowemu narodowi, miejscowym ludziom. Też wśród zebranych są i redemptoryści. Po raz pierwszy przyjechali na Kubę z Hiszpanii w 1927 roku, jednak w 1976 roku zostali wypędzeni. W Hiszpanii jeszcze żyją niektórzy misjonarze nasi, redemptoryści, pamiętający właśnie te czasy i pracę na Kubie. I w 2001 roku redemptoryści powrócili na Kubę, tym razem na Wyspę Młodości, która leży właśnie w diecezji hawańskiej, i rozpoczęli swoją pracę. W 2011 roku obchodzili swoje pierwsze dziesięciolecie powrotu też i pracy na Kubie. Potrzeby są ogromne, wymagania są też ogromne, ale jak wspominają, jak mówią nam misjonarze, misjonarki pracujący tutaj, warto poświęcić swoje życie, oddać swoje życie dla Królestwa Bożego, dla niesienia radości tym, którzy są czasami wykluczeni i zapomniani przez tutejsze społeczeństwo, także socjalistyczne. Ojciec Święty podszedł najpierw do kapłanów, sióstr zakonnych, najstarszych chyba w tejże katedrze, wielu z nich na wózkach inwalidzkich. Dla nich ma zawsze czas. Też w progach tej katedry widzieliśmy figurę Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II. W katedrze są również polscy misjonarzy i polskie misjonarki. Wiemy o obecności siostry Łukasińskiej, salezjanki, która tutaj przyjechała do Hawany z grupą dzieci spod Hawany i w tej chwili jest też obecna na tych nieszporach. Querido Santo Padre, Ojca Świętego wita kardynał Jaime Ortega y Alamino. Umiłowany Ojcze Święty, pełni radości zgromadziliśmy się w naszej katedrze Świętego Krzysztofa z Hawany pod miłosnym spojrzeniem Maryi Niepokalanej. Biskupi, kapłani, diakoni, zakonnicy, siostry zakonne, inne osoby konsekrowane i seminarzyści, aby przywitać naszego umiłowanego papieża Franciszka, modlić się z waszą świątobliwością i przyjąć twoje pouczające słowo ojca i pasterza. Ojcze Święty, spotykasz tutaj kapłanów młodych i starych, Kubańczyków oraz przybyłych z różnych krajów świata jako misjonarze, którzy udzielają nam bezcennego wsparcia w ewangelizacji. Także spotykasz zakonników, zakonnice i inne osoby konsekrowane, młodych i mniej młodych, Kubańczyków lub z innych narodowości. Ci ostatni, także misjonarze, którzy służą z miłością i pobożnością naszemu Kościołowi i naszemu narodowi. Ta grupa, na pozór tak zróżnicowana, jest zjednoczona w tej samej miłości do Chrystusa i w jedności ze swoimi pasterzami dają bardzo ważne świadectwo pójścia za Chrystusem w działalności ewangelizacyjnej.
Chcę podkreślić coś, co jest bardzo charakterystyczne dla naszego Kościoła, coś, co łączy nas wszystkich w naszej posłudze ludowi. Kościół, który żyje na Kubie, jest Kościołem ubogim. I pełne wyrzeczenia świadectwo o ubóstwie naszych kapłanów diecezjalnych czy zakonnych, diakonów czy osób konsekrowanych jest godne podziwu. Być może to właśnie ubóstwo przyczynia się w sposób szczególny do solidarności i braterstwa pomiędzy wszystkimi. Nie ma tutaj przestrzeni łatwych dla współzawodnictwa czy naśladownictwa, jak tylko te, które są służbą i darem z siebie. Kto przybywa na Kubę jako misjonarz. Nie ma tutaj przestrzeni łatwych dla współzawodnictwa czy naśladownictwa, jak tylko te, które są służbą i darem z siebie. Kto przybywa na Kubę jako misjonarz i wszyscy, którzy jesteśmy tutaj w służbie duszpasterskiej naszemu ludowi, musimy być siłą rzeczy ubocy. Z pewnością, jeśli chodzi o pomoce duszpasterskie, ale jeszcze bardziej w codziennym sposobie życia. Mamy nadzieję, Ojcze Święty, że Twoje własne świadectwo zachęci nas wszystkich do umiłowania tego ubóstwa, pięknego i owocnego, tegoż Kościoła na naszej ziemi, że zachęci także misjonarzy i misjonarki z innych miejsc, aby przybyli dzielić z nami radość ewangelizowania. Drogi Ojcze Franciszku, prosząc z miłością i pobożnością Twoje ojcowskie błogosławieństwo, mamy nadzieję, że Twoje świadectwo i Twoje słowo nawodnią w bruzdach naszego Kościoła ziarno odnowioną zachętą, zaangażowaniem i nadzieją. W tej chwili siostra Szarytka i Eleni Ponce Torres da swoje świadectwo. Drogi Ojcze Święty, kiedy kończyłam etap formacyjny, dowiedziałam się, że wspólnota posyła mnie służyć Bogu i ubogim w schronisku Złoty Wiek dla niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Bałam się i płakałam bardzo. Wiedziałam, że ze wszystkich naszych dzieł to właśnie to będzie wymagało najwięcej ode mnie. Jeszcze dzisiaj brzmią mi słowa jednej z sióstr. Idziesz do domu miłosierdzia, tego, który najwięcej wymaga od ciebie. Ale największym wymogiem będzie to, abyś nie przestała spoglądać na Jezusa. Pełna Boga będziesz potrafiła objąć ludzką nędzę. Na tym polega bycie miłosiernym. A przede wszystkim będziesz potrafiła być matką ubogich. Wiele razy, kiedy misja stała się ciężka, przypominam sobie te słowa. Złoty Wiek jest instytucją kierowaną i zarządzaną przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego i posiada 200 pacjentów obydwu płci z różnymi patologiami związanymi z przewlekłymi encefalopatiami. Ich wiek oscyluje pomiędzy 12 a 71 rokiem życia. Jednak z powodu ich słabej i uzależnionej kondycji, możliwości ruchu, zrozumienia, komunikowania się, bez względu na ich wiek, nazywamy ich dziećmi. Bardzo zaskoczył mnie mój dobry ojciec, dając mi szczęście wśród nich. Dzisiaj mówię z radosną pewnością. Miejsce, gdzie żyję, jest piękne. Ci, którzy je znają, wiedzą, o czym mówią.
Nie chodzi o czystość czy harmonię. Nie na tym opiera się jego piękno. Jest piękne, ponieważ tam, w swoich najsłabszych dzieciach, mieszka i objawia się Bóg. Zrzuć sandały z twoich stóp, ponieważ miejsce, po którym stąpasz, jest święte. Są to słowa, które usłyszał Mojżesz, kiedy usiłował zbliżyć się do płonącego krzewu. Krzewem, krzakiem dzikim i pokornym, bezużytecznym, a nawet pogardzanym, Bóg posługuje się jako środkiem dla swojego objawienia. Dzięki Bożej obecności ziemia stała się błogosławiona. Przez wiarę stopy obnażają się, aby poczuć kontakt z ziemią konsekrowaną na znak czci i szacunku. To jest gest serca, który chcemy każdego dnia przeżywać w naszym kontakcie z pacjentami, personelem. Obnażamy stopy przed tajemnicą Boga, obecnego w życiu tych, którzy dla wielu oczu są niewidzialni, nie liczą się, są uważani za bezużyteczny ciężar lub pogardzani, ponieważ są inni. Choć większość dzieci nie potrafi artykułować słów, to jednak nie przestają się komunikować. Musiałam ja dostosować moje zmysły do ich zmysłów, odróżnić w krzyku radość od bólu, odróżnić spojrzenie, które woła o pomoc, od tego, które jest życzeniem dobrego dnia. Było to powolne uczenie się. Na początku wszyscy mogli wydawać się jednakowi i wszystkie ich dźwięki podobne, ale powoli dają się poznać w ich osobowości jedynej i niepowtarzalnej. Także oni są miłosierni wobec nas, ucząc nas z wielką cierpliwością, jak ich zrozumieć, przebaczając nam szorstkie obchodzenie się z nimi w jakimś momencie, czy też pytając nas swoim życiem o to, co jest istotne. Kiedy podarowują uśmiech, radosne spojrzenie, wiem, że tylko dlatego, tylko przez uczynienie szczęśliwym jednego z nich, warto być na tej wyspie i oddać życie, ponieważ już w nich staje się obecne i wypełnia królestwo. Drogi Ojcze Franciszku, niech to proste świadectwo posłuży do uznania całej pracy asystencyjnej, charytatywnej, misyjnej, formacyjnej i modlitewnej, której poświęcają się hojnie wspólnoty zakonne żeńskie i męskie. Życie zakonne na Kubie w swoich różnych charyzmatach, działalności i kontemplacji szuka, jak zbliżyć się z miłością miłosierną do chorych, dzieci, starszych, upośledzonych. Jako uznanie godności każdej osoby, jako część nieoddzielna od dobrej nowiny Ewangelii, której wszyscy jako Kościół jesteśmy świadkami wśród naszego ludu, ufając zawsze w Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza, i ufając Marii, naszej Matce. Ojcze Święty, proszę Cię o błogosławieństwo. Wysłuchaliśmy wzruszającego świadectwa siostry Szarytki, siostry Jeleni Ponce Torres, która opowiadała o swojej pracy, o swoim powołaniu i pracy w schronisku Złoty Wiek, gdzie troszczy się o dzieci, jak mówiła, w różnym wieku, od 12 roku życia do 70 roku życia, upośledzeni, czasami nie mogący się porozumieć z otoczeniem, nie potrafiący
wymówić słowa. Tutaj właśnie siostra Jeleni znalazła swoje szczęście i Boga w tych chorych. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rozpoczęliśmy drugie nieszpory 25. niedzieli zwykłej. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego oberła ze Syjonu, Pan wśród swych nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, w blasku świętości, z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiągi tego nie odwoła, Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Pan jest po Twojej prawicy, zetrze królów dzień swego gniewu. On po drodze pić będzie z potoku, dlatego głowę podniesie. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba od ludu obcego, przybytkiem jego stał się Juda, Izrael jego królestwem. Morze to ujrzało i uciekło, Jordan swój bieg odwrócił. Góry skakały jak barany, pagórki niby jagnięta. Cóż ci jest morze, że uciekasz? Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie? Góry, czemu skaczecie jak barany i niby jagnięta pagórki? Drży ziemio przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba, który zmienia opokę w jezioro, a skałę w źródło wody. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. Chwalcie Boga naszego wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie wielcy i mali, bo zakrólował Pan Bóg nasz Wszechmogący,
Weselmy się, radujmy, oddajmy Mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, a Jego małżonka się przystroiła. De la segunda carta a los Corintios. Bendito sea Dios. Z drugiego listu do Koryntian. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Que nosotros recibimos de Dios. Escuchemos también, hermanos, este fragmento del Evangelio de San Juan en el capítulo 17. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii ze Świętego Jana. Dijo Jesús. W owym czasie powiedział Jezus. Padre Santo. Ojcze Święty. Cuida en tu nombre a los que me has dado. Zachowaj moje imię w tych, których mi dałeś, aby byli jedni, jak my jesteśmy jedno. Teraz idę do Ciebie i mówię te słowa na świecie, aby mieli w sobie pełnię radości. Dam im Twoje słowo. Nie proszę Cię, abyś zabrał ich ze świata, ale żebyś ich chronił od zła. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Kardynał Jaime mówił nam o ubóstwie. I siostra Jeleni
del más pequeño, de los más pequeños. O najmniejszych, o tych, którzy są najmniejsi. Są todos niños. Wszyscy są dziećmi. Yo tenía preparada una homilía para decir ahora. Miałem przygotowaną homilię, którą miałem wygłosić teraz w oparciu o teksty biblijne. Pero cuando hablan los profetas, ale kiedy mówią prorocy y todo sacerdote es profeta, i każdy kapłan jest prorokiem, todo bautizado każdy es profeta, ochrzczony jest prorokiem, todo consagrado es profeta, każda osoba konsekrowana jest prorokiem, vamos a hacerle caso a ellos. Posłuchajmy ich. Entonces yo le voy a dar la homilía al cardenal Jaime. Moją homilię kardynału Jaime, aby ją później rozesłał wśród was i później opublikował, abyście później mogli medytować. W tej chwili porozmawiajmy przez chwilę o tym, co powiedzieli ci dwaj prorocy. Kardynał Jaime powiedział słowo bardzo niewygodne, bardzo niewygodne, a nawet słowo, które idzie przeciwko całej strukturze kulturalnej, w cudzysłowie, świata. Powiedział ubóstwo. I powtórzy to słowo kilka razy. I myślę, że Pan Jezus chciał, abyśmy to słowo usłyszeli wiele razy i przyjęli je do naszego serca. Duch tego świata nie zna tego słowa. Nie chce go. Ukrywa je. Nie por pudor. Nie ze względu na wstyd, ale z powodu pogardy. I jeśli musi grzeszyć i obrażać Boga, aby ubóstwo nie dotarło do tego świata, robi to. Duch tego świata nie miłuje drogi Syna Bożego, który pozbawił siebie wszystkiego i stał się ubogi. Stał się niczym. Upokorzył się, aby stać się jednym z nas. Ubóstwo, które przestraszyło owego chłopca, który wypełniał wszystkie przykazania, ale kiedy Jezus powiedział mu, sprzedaj wszystko to, co masz i daj to ubogim, zrobił się smutny. Przestraszył się ubóstwa. Zawsze chcemy ukryć ubóstwo. Sea por cosas razonables. Raz z powodów racjonalnych, ale także mówię o tym, żeby ukryć ją w sercu, że trzeba umieć zarządzać dobrami. Wiadomo, to są darem Bożym, ale kiedy dobra kierują naszym życiem i naszym sercem, wówczas przegraliśmy. Nie jesteśmy wówczas, nie jesteś jak Jezus. Masz wówczas pewność, którą miał ów młody, smutny człowiek i który poszedł od smutny. Jesteście kapłanami, zakonnikami, konsekrowanymi. Myślę, że może wam posłużyć to, co mówił święty Ignacy. To nie jest reklama rodziny mojej jezuickiej.
On mówił, że ubóstwo był murem i matką życia konsekrowanego. Była matką, ponieważ rodziła więcej zaufania w Bogu. I murem, ponieważ chroniła od wszelkiego zła ze zewnątrz. Ileż dusz zniszczonych, dusz hojnych, jak smutnego młodzieńca z Ewangelii, które zaczęły dobrze, ale z czasem ich miłość przylgnęła do bogatego świata. I skończyli źle, czyli jako przeciętni, bez miłości, ponieważ bogactwo zubaża źle, zabiera nam to, co jest najlepsze, zabiera nam to, co daje nam zaufanie do drugiego człowieka. Duch ubóstwa. Duch obnażenia się. Duch zostawienia wszystkiego, aby pójść za Jezusem. I to zostawienie wszystkiego, to tego ja nie wymyśliłem. Pojawia się bardzo często w Ewangelii. Pierwszy, których powołał, wszystko zostawili, sieci, łodzie, aby pójść za Nim. Zostawili wszystko, aby pójść za Jezusem. Kiedyś mówiono, stary ksiądz, mądry ksiądz mówił mi, że kiedy duch bogactwa, światowości, tej światowości bogatej, jeśli wejdzie do serca osoby konsekrowanej, mężczyzny czy kobiety, konsekrowanej, kapłana czy biskupa, papieża, kiedy ktoś zacznie gromadzić pieniądze i aby zagwarantować swoją przyszłość, to wówczas przyszłość nie jest oparta na Jezusie, ale na firmie ubezpieczonej. Na przykład jakieś zgromadzenie zakonne. Jeśli zaczyna gromadzić pieniądze i oszczędzać, Bóg jest tak dobry, że posyła im ekonoma, dzięki któremu traci wszystko to zgromadzenie. To jest najlepsze dobro. Okropni ekonomiści to jest właśnie najlepszy dar, jaki Bóg daje zgromadzeniom, ponieważ uwalnia zgromadzenia, czyni je wolnymi. Nasza Matka Kościół jest uboga. Bóg chce, aby była uboga. Aby Kościół był ubogi. Jak chciał, żeby nasza Matka Maria była uboga. Amen la pobreza como a madre. Miłować ubóstwo, jak miłować Matkę. Le sugiero, si alguno de ustedes tiene ganas, sugeruję Wam, jeśli chcecie, abyście się zapytali, w jakim stanie jest mój duch ubóstwa? W jakim stanie jest moje obnażenie się, zostawienie wszystkiego? Myślę, że to dobrze zrobi naszemu życiu konsekrowanemu, naszemu życiu kapłańskiemu. Nie zapomnijmy, że jest to pierwsze błogosławieństwo. Błogosławieni ubodzy ducha, którzy nie są, którzy nie przylegają do bogactwa tego świata. I siostra mówiła nam o tych ostatnich, o tych najmniejszych.
que aunque sean grandes, którzy choć są wielcy, uno termina tratándolos como niños, w końcu są traktowani jak dzieci, ponieważ są jak dzieci, zachowują się jak dzieci. El más pequeño. Najmniejszy. Es una frase de Jesús, to jest słowo Jezusa. To zdanie Jezusa, en el protocolo, które znajduje się w protokole, sobre el cual vamos a ser juzgados, z którego będziemy sądzeni. Lo que hiciste al más pequeño, to, co zrobiliście najmniejszemu z tych moich braci, zrobiliście to mnie. Hay servicios pastorales. Są posługi duszpasterskie. Pueden ser más gratificantes. Które są bardziej gratyfikacyjne z punktu widzenia ludzkiego. Które nie są ani złe z punktu widzenia światowego. Ale kiedy ktoś busca en la preferencia interior, szuka al más pequeño, w głębi serca al más abandonado, najmniejszego, najbardziej opuszczonego, al más enfermo, najbardziej chorego, al que nadie tiene en cuenta, którego nikt nie bierze pod uwagę, al que nadie quiere, którego nikt nie kocha, el más pequeño, tego najmniejszego, y sirve, i służy al más pequeño, temu najmniejszemu, está sirviendo a Jesús, to wówczas służy de manera Jezusowi superlativa, w sposób najdoskonalszy, największy. A vos te mandaron donde no querías ir. Ciebie posłali tam, gdzie nie chciałaś iść. Y lloraste. I płakałaś. Choraste porque no te gustaba. Pokazałeś, ponieważ no quiere decir que nie podobało ci się llorona, to. No. Nie chodzi o to, że jesteś płaczącą. Nie myślę, że jesteś mniszką, siostrą zakonną płaczącą. Niech Bóg chroni nas od płaczących sióstr zakonnych. No es mío. To nie jest moje, to Santa mówił Teresa, Święta Teresa swoim mniszkom. To jest jej zdanie. Biada tej mniszce, która chodzi cały dzień lamentując się, ponieważ zrobili mi niesprawiedliwość. Biada. Ty płakałaś, byłaś młoda, miałaś inne oczekiwania. Być może myślałaś, że w szkole zrobiłabyś więcej rzeczy, że mogłabyś organizować przyszłość dla młodzieży, a ciebie wysłali tam. Do domu miłosierdzia. Donde la ternura, gdzie y la misericordia miłość i miłosierdzie Ojca se hace más patente, stają się bardziej widoczne. Donde la ternura y la misericordia, gdzie miłość i miłosierdzie Boże se hace caricia, jest objęciem. Quantas religiosas y religiosos, sióstr zakonnych i zakonników queman, y repito el verbo, queman, palą, su vida, spalają swoje życie, acariciando material de descarte, materiał, który został wyrzucony, acariciando a quienes obejmując el mundo descarta, tych, których świat wyrzuca, pogardza nimi, el mundo prefiere que no estén, woli, aby nie byli, nie istnieli. Świat, który dzisiaj, mając metody nowych analiz, kiedy przewiduje się, że może narodzić się z chorobą degenerującą, to wówczas zawraca go z powrotem, zanim się narodzi. To jest ten najmniejszy. I młoda dziewczyna, pełna oczekiwań, zaczyna swoje życie konsekrowane, wcielając w życie miłosierdzie Boże.
A veces no entienden, no saben. Czasami nie rozumieją, nie potrafią. Pero qué linda. Para Dios y qué bien que hace. Piękne jest dla Boga to dobre i jak wiele dobra robi każdemu. Que no sabe cómo hacerla. Uśmiech kogoś, który nie potrafi wykonać. Cuando te quieren besar y te babosean la cara. Uśmiech upośledzonego, który chce coś zrobić i nie potrafi. Czy chce cię objąć i ślini się obejmując ciebie. To jest właśnie. Albo czasami, kiedy są gniewni i uderzą cię. I quemar mi vida así. Spalać moje własne życie właśnie z tym materiałem odrzuconym przez świat. Solamente de una persona. To mówi nam tylko o jednej osobie, o Jezusie Chrystusie, który z czystej z czystego miłosierdzia Ojca se hizo nada. Stał się niczym. Se anonadó. Wypróżnił się. Dice el texto de Filipenses, upokorzył się, uniżył się w liście do... Nada. Mówi święty Paweł w liście do Filipian. Te osoby, którym Ty posłużyłaś, poświęciłeś swoje życie, ci ludzie, których Bóg nie uczynił takimi, tylko przyszli tacy na świat, są właśnie niczym. Ukrywa się ich, nie pokazuje się im, nie odwiedza się ich. I jeśli się może, i todavía se está tiempo, se los manda de vuelta. A jeśli jest czas, odsyła się ich z powrotem przed narodzeniem. Gracias. Dziękuję za to, co robisz. I w Tobie dziękuję wszystkim kobietom, tylu kobietom, osobom konsekrowanym, które posługują tym, co jest bezużyteczne, ponieważ nie można zarobić pieniędzy, ponieważ w cudzysłowie nie można zrobić nic konstruktywnego z tymi właśnie najmniejszymi braćmi. Tutaj właśnie pojawia się Jezus. I tutaj też pojawia się moja opcja, mój wybór Jezusa. Dziękuję Tobie i wszystkim osobom konsekrowanym, którzy to robią. Padre, yo no soy monja. Ojcze, nie jestem mniszką. Nie troszczę się o chorych. Jestem księdzem i mam parafię. Czy pomagam proboszczowi? Jaki jest mój Jezus? Jaki jest mój najmniejszy, ten, który ukazuje mi miłosierdzie Ojca? Gdzie go mam znaleźć? Oczywiście idę za protokołem Mateusza. Tam mamy właśnie chorego, spragnionego. Więźnia, tam ich spotkasz, ale jest tak jedno miejsce uprzywilejowane dla kapłana, gdzie pojawia się ten ostatni, ten najmniejszy. Jest to konfesjonał. I tam, kiedy ten człowiek czy kobieta ukazuje swoją nędzę, uwaga, nędzę, którą posiadasz także i Ty, od której uwolnił Cię, uzbawił Cię Jezus. Kiedy pokazuje swoją nędzę, proszę, no lo retes, no la retes.
No lo castigues. Nie każ jej czy jego. Si no tenés pecado, tirale la primera piedra. Jeśli nie masz grzechu, rzuć pierwszy grzech przeciwko w niego czy w nią. To jest pierwszy warunek. Jeśli nie masz grzechu. I myśl, pomyśl, że to ty możesz być tą osobą. I że ty możesz upaść jeszcze bardziej. I pomyśl, że w tej chwili masz skarb w swoich rękach, jakim jest miłosierdzie Ojca. Proszę, proszę kapłanów, nie zaprzestawajcie przebaczać. Bądźcie przebaczycielami. Nie czujcie się zmęczeni tym, że przebaczacie. Tak, jak to robił Jezus. Nie ukrywajcie się za strachem. Así como esta monja y todas las que están en su mismo trabajo no se ponen furiosas cuando encuentran te siostry i inne siostry, kiedy spotykają chorych, brudnych, ale czy obywają ich, kiedy penitent przychodzi do ciebie. No te pongas mal. No te pongas neurótico. Nie denerwuj się. No lo eches del confesionario. Nie wyrzucaj go z konfesjonału. No lo retes. Jesús los abrazaba. Jezus obejmował ich. Jesús los quería. Jezus miłował ich. Mañana festejamos San Mateo. Jutro mamy świętujemy świętego Mateusza. Jak kradł ten człowiek, jak zdradzał swój naród. Ale mówi Ewangelia, że któregoś dnia Jezus poszedł do niego na kolację i do innych jemu podobnych. Święty Ambroży ma zdanie, które porusza mnie bardzo. Gdzie jest miłosierdzie, tam jest Duch Chrystusa. Gdzie nie ma, tam są jedynie jego ministro, jego słudzy, jego kapłani. Bracie kapłanie, bracie biskupie, nie bój się miłosierdzia. Niech przepływa przez twoje ręce i przez twoje, ponieważ ten czy ta, którzy są w konfesjonale, są najmniejszymi, tymi najmniejszymi. A przez to są Jezusem. To właśnie, co mam do powiedzenia po wysłuchaniu tych proroków. Niech Pan udzieli nam tej łaski, jakie oni zasiali w naszych sercach. Ubóstwo i miłosierdzie. Ponieważ tam jest Jezus.
Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu niebios. Chwalebny i wywyższony na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pierwszy wśród was niech będzie sługą waszym, mówi Pan, a ten, kto się poniża, będzie wywyższony. Alleluja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Potentiam in brachio suo dispersi superbus mente cordis sui.
sic ut locutus est ad patres nostros, abram et semini eius in saecula. Modlmy się, bracia i siostry, do Boga naszego Ojca za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, Jego Syna, który powołuje nas łaską różnych powołań, aby służyć z radością naszemu narodowi i głosić z radością Ewangelię. Módlmy się za święty Kościół Boży i za następcę Piotra, papieża Franciszka. Dzięki darom ducha niech dalej pasterzuje i odnawia owczarnię Boga, która została mu powierzona. A jego wizyta na Kubie jako misjonarza miłosierdzia niech napełni nas entuzjazmem w głoszeniu miłosiernej miłości Boga w naszym życiu kapłańskim. Przedstawmy Panu wszystkich zakonników i zakonnice, które przybyły głosić Królestwo Boże na Kubie. Żyjąc obok ludu, abyśmy poczuli, pomimo zmęczenia, gratyfikującą radość siania Ewangelii w tylu sercach, czyniąc wszystko, nie oczekując niczego w zamian. Wznieśmy teraz naszą modlitwę za wszystkie zakonnice w ich różnych charyzmatach apostolskich i kontemplacyjnych. Niech obecność, niech nasza obecność pośród świata, nie będąc ze świata, posłuży do manifestowania bogactwa Ewangelii Pana i świadczenia o nieskończonej miłości Boga. Prośmy teraz Pana za diakonów stałych. Niech nasze powołanie diakonii będzie bogactwem dla życia wszystkich wspólnot, w których pracujemy. A nasz charyzmat posługi pomoże innym znaleźć pociechę, wypoczynek i nadzieję.
Ofiarujemy Ci, Boże nasz, za wstawiennictwem Maryi, Matki Bożej, nasze życie. Powiedzieliśmy tak Panu w naszej młodości, aby żyć jako osoby konsekrowane w różnych formach życia zakonnego. Pomóż nam być wiernymi naszemu powołaniu i ubogim w naszej Ojczyźnie, która tak bardzo nas potrzebuje i tyle oczekuje od nas. Kyrie, Kyrie, eleison. Dziękujemy, Panie, za dar powołania kapłańskiego. Z entuzjazmem oddaliśmy się Tobie. Udziel nam, dobry Ojcze, daru wytrwałości w powołaniu i odnawiaj zawsze opcję, by żyć radość Ewangelii Jezusa w naszej umiłowanej ziemi. Potwierdźmy nasze prośby i pragnienia słowami samego Chrystusa. Ojcze nasz, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en tierra. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przekazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Sprawa, byśmy zachowując Twoje przekazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí. Proszę Was, abyście nie zapominali, by modlić się za mnie. Idźcie w pokoju. Katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Hawanie Ojciec Święty przewodniczył nieszporom. W czasie tego nabożeństwa uczestniczyli kardynał, arcybiskupi, biskupi, również księża, siostry zakonne, zakonnicy, diakoni, jak również osoby świeckie zaangażowane bezpośrednio
w działalność Kościoła. Z naszych danych wynika, że wielu misjonarzy i misjonarek na Kubie posługuje z Polski. Pragniemy pozdrowić ich sami, jak również wszystkie ich rodziny. Nasze dane są następujące, że posługuje tutaj między innymi siostra Beata Kruszewska ze zgromadzenia Klarytynek, siostra Henryka Milczarek ze zgromadzenia Salezjanek, ksiądz Witold Lesner z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ksiądz Jacek Małecki z diecezji radomskiej, ksiądz Wojciech Owczarz z diecezji gnieźnieńskiej, ojciec Paweł Szulc ze zgromadzenia misjonarzy Klarytynów, ponadto jeszcze siostra Filipa Janna Bąk ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, siostra Filipina Paulina Szwed ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz ojciec Marek Ostrycharz ze zgromadzenia misjonarzy werbistów, a zatem 9 osób z grona polskich misjonarzy. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie wszystkich, gratulując tej posługi dla Kościoła Powszechnego i Kościoła Misyjnego na Kubie. Z naszych informacji wynika, że Ojciec Święty za chwilę uda się do Centrum Kulturalnego, gdzie spotka się z młodzieżą. Mamy nadzieję, że również realizatorzy pokażą nam obraz i otrzymamy dźwięk z tego wydarzenia i z tego spotkania. Na chwilę obecną żegnamy się z Państwem, dziękując za to spotkanie, zapraszając już na kolejne, które powinno się rozpocząć za 15-20 minut. Żegnają się z Państwem ojciec Marek Raczkiewicz, ojciec Benedykt Ciseń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.